mój dzień zaczyna, pracy zaczyna się w nocy. Czyli jest to druga, jest to trzecia w nocy, wyjeżdżam na giełdę na Franowo, na której no, robimy, załóżmy, zaopatrzenie w 70%. Wracając z giełdy, wjeżdżam na rynek, jest godzina 6-7, otwieram stragan tutaj, no i pracuję. Nie ma określonych godzin, pracuję tak długo, jak jest klient. Obecnie rozpoczynamy taki sezon owocowo-warzywny i proponujemy warzywa z własnych upraw. Staramy się, żeby były one jak najzdrowsze. Używamy, chociaż nie są to uprawy ekologiczne, ale staramy się używać jak najmniej chemii. Najważniejszą zaletą warzyw i owoców dostępnych na rynkach jest ich sezonowość. Mamy pewność, że zostały zebrane w momencie swojej największej, najwyższej wartości odżywczej, w momencie dojrzałości, ale też to, że najprawdopodobniej zostały przywiezione z miejsca niezbyt odległego, czyli to też jakby zmniejsza ryzyko dodawania różnych konserwantów, które miały przedłużać ich trwałość i na pewno też zawartości środków chemicznych. Największą konkurencją dla poznańskich rynków są supermarkety. By dotrzymać im kroku, targowiska zmieniają się. Od zeszłego roku prowadzimy bardzo intensywne prace, które pomagają pracować zarówno naszym kontrahentom, jak i ułatwiają robienie zakupów na rynkach. Bardzo dużą inwestycją była wymiana wszystkich plandek. Na Placu Wielkopolskim zostało w zasadzie już ich niewiele do wymiany w tym roku. Naprawiamy wszystkie konstrukcje stalowe. W tym roku będziemy malować stoły na tych rynkach, na których nie planujemy zdecydowanie większych inwestycji. A większe inwestycje zbliżają się wielkimi krokami. Rewolucję przejdzie w najbliższym czasie rynek Łazarski, dla którego gotowa jest już koncepcja przebudowy. Podobnie rynek Jeżycki, którego modernizacja rozpocznie się po zakończeniu prac na ulicy Dąbrowskiego i Kościelnej. Wiosną przyszłego roku klienci cieszyć się będą całkowicie przebudowanym targowiskiem przy ulicy Świt. A w planach, których realizacja uzależniona jest od postępu prac przy budowie linii tramwajowej, jest utworzenie nowego rynku na Naramowicach. Intensywne prace, jakie w tej chwili toczą się zarówno w mieście Poznaniu, jak i wspólnie z spółką targowiska, spowodują, że w ciągu 3-4 lat targowiska będą wizytówką miasta Poznania. Inwestycje to początek. Zarówno władze miasta, jak i spółki targowiska chcą ożywić poznańskie rynki i przywrócić im dawną, ważną dla lokalnych społeczności rolę. Na targowisku zawsze jest też jakiś klimat i wydaje się, że to jest też coś, czego w hipermarketach po prostu nie ma, a tu zawsze można sobie pogadać z osobą, u której coś kupujemy, że są to jeszcze związki międzyludzkie, że jest to trochę inna forma zakupów niż takie bezosobowe zapełnianie koszyka. Lubię kupować warzywa na rynku, ponieważ mnie inspirują. Ja po prostu widzę, co jest na tych stoiskach, jak zmienia się sezon, widzę kolory tych warzyw, czuję ich zapach. Widzę, że już czas na to, żeby coś zrobić, że to już się pojawiło, to już jest świeże, to już jest zielone, to już jest czerwone, to trzeba już teraz wziąć do ręki i ugotować.